Myślałem, że kogoś słyszałem. Generalnie jak się kogoś słyszy, to trzeba chować kamery. Poznaliśmy tutaj masę świetnych ludzi, ale jak zaczęliśmy z nimi rozmawiać, to zawsze mówili, że jak widzą turystów, to pierwsze co robią, to palą im mapy, to wtedy tak sobie człowiek właśnie myślał dziwnie. Ktoś może zapytać, a dlaczego was nie traktowali jako turystów? No generalnie, jeżeli ktoś widzi, że ktoś już jest czwarty dzień pod ziemią i daje radę i ma jeszcze jedną perspektywę na przespanie piątej i jest tu pierwszy raz w życiu, no to taka osoba już nie jest tutaj traktowana jako turysta, jest już traktowana jako jeden z nich, co jest bardzo fajne. Dostałem nawet swój pseudonim. Mój pseudonim to Perdiu, czyli zgubiony, ale nie dlatego, że się gubię, tylko dlatego, że zgubiłem telefon 5 minut po wejściu do katakomb. Nie odpadła. No ja jestem Kamek Jones i witajcie w kolejnym odcinku. Jest 12 rano. Spaliśmy 2 godziny. Nie wiem jeszcze co się będzie działo, bo nie wiem co się jeszcze dzieje. W każdym razie wiem, że nażywam jakby na spanie po prostu. Na hamaku. Chyba trzecia czy czwarta noc. Mam tu materac nie nadmuchany. Mam tu matę i teraz tej domy nie rozłożono. Mam do śpiwu. I problem był tego typu, że jak zasypiałem, było mi za gorąco, bo nie miałem jak to... Znaczy było po prostu zbyt duszno przez to, że to się zamknęło. A jak się budziłem, to mi było zbyt zimno, bo mi się ta mata rozwinęła i gdzieś to mi zaczęło śmigać. Także jest fajnie. Teraz będziemy jedli jakieś śniadanie. I ruszamy dalej jeszcze dwie nocki w takim stanie. Także to tyle tytułem wstępu. Ja wracam do budzenia się i w końcu otworzę bym oczy, bo po całej nocy w kompletnej ciemności nie jestem w stanie spojrzeć teraz w lampę. Widzimy się pewnie później. Do zobaczenia. Tak, dygresja, zatyczki do uszu, bo obaj trafią. I inaczej się po prostu nie da. Okej. Dobra, no zaczynamy ogarnianie się jeszcze z godziny pakowania, zanim się stąd w ogóle ruszymy. Ciuszki nie bysły, ale wczoraj wzięliśmy prysznic, tylko taki suchy prysznic. Wzięliśmy sobie paczkę tych, jak to się nazywają, mogę wyciągnąć zatyczki. Wzięliśmy paczkę tych mokrych chusteczek i każdy poszedł na bok, rozebrał się na golasę i po prostu wzięliśmy prysznic pod tymi chusteczkami. Także dzisiaj czujemy się naprawdę bardzo świeżo i bardzo, bardzo czyści, rzeźcy i w ogóle. Także jest naprawdę spokojnie. Bardzo mi się podoba, żeby tu wracał częściej, ale dłużej niż na 5 dni to jest już naprawdę duże wyzwanie higieniczne przede wszystkim, nie? No i ten sprzęt przez 5 dni trzeba będzie też nosić, więc to jest też o tyle męczące. No nic, dobra, już nie przedłużam, miała być tylko chwilka. Lecimy dalej z przygotowywaniem się i spakowaniem się. Następne jedzie pewnie ze śniadanka, nie? Także dzięki. Tak wygląda nasze śniadanie. Tu jak widać, tu to zastawione. Jak tu przyszliśmy, to już świeciły się świeczki, także było naprawdę całkiem romantycznie. No i co? Na rano herbata, kilo orzechów. Batony w formie już takiej, jakiej nam się tylko udało. Kiełbasa zdobyczna, jakaś francuska, katafilska. Boję się, że zosła, ale smakuje. Serowe piszkopty. Co my tutaj jeszcze mamy? W sumie to już niewiele, nie? Mamy jeszcze to risotto, cashotto, które chcieliśmy jeść przez kilka dni. O, jeszcze camemberta mamy. Ser śmierdzący trupem. Śmierdzący trupem ser, ale to dlatego, że on tu już trochę leży. No, mamy jeszcze cashotta, które jak przyjeżdżaliśmy, to tutaj generalnie były super smaczne i tak dalej, a teraz jemy już za karę, bo w ogóle nie smakują, tym bardziej na zimno. No, także tak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że za jakąś godzinkę robimy odmarsz. Jest godzina 13, godzinka śniadanie, pakowanie. Idziemy na wyjścia. Myśleliśmy, że po 3 dniach rzeczy będzie w plecakach trochę mniej, ale nie ma ich trochę mniej. Mam wrażenie, że ich nawet przybyło. Znowu kupiliśmy za dużo wody i teraz je musimy targać w ogóle. Ledwo wstałem, już jestem zmęczony, nie? Jeszcze czeka nas 20-metrowa spinaczka. Nie wiem, pewnie na 2 czy 3 razy, bo mamy tyle plecaków po szybie do góry. No i wyjście z studzienką po środku ulicy Ruchliwego Skrzyżowania, co jest dla mnie cały czas bardzo ciekawym doznaniem. No ale dobra, ruszamy. Taka ciekawa zasada, tu jest taki zwyczaj, że śmieci się zabiera ze sobą, żeby nie zostawiać. A właśnie, no to dobrze, że mówię, nie? Wszystkie śmieci zabieramy, nic tutaj pod ziemią nie zostaje. Jak ciężko byłoby to nie wynieść, zawsze się to wszystko wynosi, odstawia na powierzchni przy śmietniku i gdzieś to tam znika, zostaje zabrane. Także jak widzicie, wszystko co zebraliśmy, pokaż tu jeszcze na stół, że jest wszystko czyściutko, żeby nie było, kurde. Tu pamiątkę zostawiliśmy jeszcze. To się przyda na jakąś imprezę.
My mieliśmy przed sobą jeszcze dwie noce pod ziemią, ale katafile, którzy gościli nas u siebie już trzeci dzień, następnego dnia rozjeżdżali się do domów. Dlatego postanowiliśmy poświęcić ten ostatni wspólny dzień samym sobie, a nie nagrywaniu. I udaliśmy się do poprzedniego systemu, gdzie zorganizowaliśmy kolejną imprezę. Kamery powędrowały do plecaków na długie 24 godziny. I ja w końcu mogłem skupić się na katakumbach, a nie na nagrywaniu ich. W sumie to mieszkaliśmy tutaj aż 2 dni i trochę czuję się tutaj już jak w domu. Takie pojebane uczucie, ale spoko opcja. Jak kiedyś tu wrócę za parę lat, to mi się wszystko fajnie przypomni. Bo to jest to pomieszczenie, w którym było kino. To kino było wczoraj, ja mam wrażenie, że to było tydzień temu, a ja tu już chodzę po 2 tygodni. Mamy teraz 20 minut drogi do wyjścia. Wyjścia tradycyjnie pokazywał już nie będę. Natomiast jeszcze taka historyjka, jak już tu się wchodzi i wychodzi przez otwory w studzienkach kanalizacyjnych. Niektóre są takie okrągłe, niektóre kwadratowe, niektóre trójkątne. No i czasami zdarza się tak, że one są zepsute od częstego otwierania i zamykania. No i właśnie nam tu opowiedzieli o takiej sytuacji, że jedna osoba zostawiła ze sobą otwartą studzienkę. No i wpadła w nią bezdomna osoba. Nie? Trzeba tutaj też na to uważać, zwłaszcza, że niektóre trójkątne dekle, takie składane kwadrat z 4 trójkątów chyba, one się po prostu bardzo trudno zamykają, bardzo trudno otwierają i często zdarza się też tak, że wylatuje to z zawiasów i ten cała pokrywa spada na dno. I trzeba po prostu jak najszybciej wydobyć i zamknąć to wejście do podziemi, bo po prostu ktoś może w nie wpaść i będzie z tego straszna lipa. A takich wejść tutaj są setki, tutaj co chwilę ktoś gdzieś wchodzi. Nawet wczoraj przyszły do nas, kurde, hiszpańska inkwizycja. 4 osoby, okazało się, że 2 już nawet znaliśmy, nie byli zaproszenia. Jedna dziewczyna w krótkiej spódniczce, przez wczoraj była jedna dziewczyna w rajstopach i w krótkiej spódniczce i w dreadach. Ja nie wiem, jak oni to wszystko ogarniają, tylko że oni mieszkają w Paryżu, więc wchodzą na parę godzin i wychodzą. A nie tak jak mój kolega na 5 dni. Także studzienki zawsze się zamyka, a to samo otwieranie i zamykanie tych studzienek na środku ulicy, jak ludzie patrzą, stoją na skrzyżowanie i w ogóle. To jeszcze długo, długo, długo będzie mi się śniło po nocach, bo to jest naprawdę fajna rzecz, nie? Jakoś tak dziwnie byłem podekscytowany, jak to robiłem. Jeżeli oglądasz wszystkie odcinki serii po kolei, to z pewnością pamiętasz, jak w drugim odcinku mówiłem o tym, że specjalnie kupiłem kamerę ze stabilizacją na ten wyjazd, po czym jakimś cudem zapomniałem włączyć tą opcję. Dopiero po wyjściu z tego systemu zorientowałem się, że popełniłem ten głupi błąd. Mam nadzieję, że to ostatni raz i cieszę się, że przynajmniej 3 ostatnie odcinki tej serii będą nagrane prawidłowo. Ale teraz to wszystko nie ma już znaczenia, bo zapraszam na najdłuższą w tej serii, prawie minutową, sekwencję ze mną na powierzchni. No siema, my wyszliśmy właśnie na chwilę na powierzchnię trochę ożyć i w ogóle pijemy sobie kawkę, cieszymy się słońcem, widzę to słońce drugi raz tak naprawdę. Od soboty mamy wtorek popołudnie, jest naprawdę elegancko, rozerwały mi się spodnie, zaraz siadam w takich spodniach do metra. Nikogo, nic mnie to w ogóle nie obchodzi, jestem brudny, śmierdzący, ale nie odbiegam od moich kolegów, więc w grupie jest zawsze raźniej. Także jest zarąbiście, zaraz kierujemy się do kolejnego systemu, no i dajemy nura. O umówionej godzinie mamy się po prostu zjawić w pewnym miejscu i skoczyć do dziury. No ale zostało nam jeszcze 30 minut, a na generalnie spadł deszcz, także jest straszna lipa, wszyscy jesteśmy przemoczeni bardziej niż byliśmy pod ziemią. Nie wiem, czy to w ogóle wysnie, to jest kurtka, w której miałem wracać samolotem. Także jest tutaj straszna kicha. No i generalnie są takie chwile w życiu, kiedy człowiek naprawdę myśli o wiele fajniej jest pod ziemią niż na powierzchni. Bo tutaj jest po prostu straszna lipa, stoimy na środku parku i nawet się nie ma gdzie schować, śmietnika, no toalety, nic po prostu. No ale dajemy radę, jeszcze 20 minut i dajemy nura pod ziemię. Zostaliśmy sami. Wszyscy nasi znajomi już wyszli. Jadą już do domu powoli, do swoich krajów i do swoich mieszkań tu w Paryżu. Do wyjścia studzienką do parku mamy teoretycznie 30 minut drogi, ale nie będziemy tam wychodzić. Bardzo ciężko otwiera się te włazy. Już próbowałem od środka, trzeba wypchnąć, tutaj siniak na plecach i tak dalej, później wyciągnąć te plecaki. Będziemy wychodzili tym samym wejściem, którym weszliśmy dnia pierwszego, ale to jest, no nie wiem, w linii prostej może to będą ze 3 km na południe. Ale tu nie ma linii prostych, także podejrzewam, że jutro będziemy musieli... Jutro mamy samolot o 14, czyli mamy samolot za 22 godziny stąd teraz, a musimy się jeszcze trochę wyspać. Także jutro wstajemy około 7, wychodzimy około 10 i mamy 4 godziny, żeby dostać się spokojnie na lotnisko. To są moje jedyne buty, które mam. Spodnie mam na zmianę, także dzięki Bogu, ale to są moje jedyne buty, które mam. U kolegi jest dokładnie tak samo. Nie wiem, jak wejdziemy na lotnisko z tymi torbami, z tym wszystkim, no ale o to się będziemy martwili później. Teraz tu mamy nasz składzik na rzeczy. To jest bardzo długa, prosta odnoga, która jest ślepa, więc tutaj raczej nikt nie będzie zaglądał. Robimy tutaj teraz mały przegląd zapasów.
jak to w ogóle wygląda. Jeżeli chodzi o energię, zabrałem za dużo lamp do baterii, znaczy baterii do lamp. Powerbanków zabrałem w sam raz, baterii do czołówki w sam raz. Natomiast jedzenie, jedyne jakie nam zostało, to jest tak naprawdę... Orzechy, trzy batony. No i mam jeszcze ze 4 litry wody i dwie paczki żelków. Te cukierki zabrałeś? Jeszcze mamy cukierki, nie? Także to jest wszystko, co mamy. Spodnie, które się na mnie trzymały całkiem spoko, jak tu wchodziłem, teraz mi cały czas spadają, a nie mam nawet paska, więc podejrzewam, że tak jak wjeżdżając tutaj ważyłem 68 kg. W domu sprawdzę, ile ważę i pewnie właśnie dodam to gdzieś tutaj w narożniku, ile ważyłem po powrocie, ale spokojnie podejrzewam, że ze 2-3 kg mi spadły przez te 4 dni. Bo mało tu jedliśmy, ruszaliśmy się dużo, wypociłem hektolitry potu. W każdym razie, co robimy teraz, żeby nie przedłużać tego powrotu do podziemi? Ogarniamy sprzęt, zostawiamy tutaj to, co nie potrzebujemy, żeby być trochę luźniejszym, lżejszym. I pakujemy się w jeden mały plecak na dwóch. No i zaczynamy chodzić i nagrywać dla Was jeszcze materiał. Mam calutką nową kartę 128 GB włożoną do kamery, także materiału mi na pewno nie zabraknie. Z naszej strony obiecujemy, że postaramy się, żeby te ujęcia były trochę mniej monotonne, nie cały czas ja od tyłu gdzieś tam idę. Już się trochę nauczyłem, jak tu chodzić, jak które miejsca są warte zobaczenia. I że tak naprawdę porusza się tutaj człowiek między salami, jak korytarze są tylko ciągami komunikacyjnymi pomiędzy nimi, a sale to są takie pomieszczenia, które katafile sami zbudowali sobie dla siebie. Tam są stoliki porobione, zresztą widzieliście zaraz. Pójdziemy zresztą do takiej sali, w której spaliśmy dzień wcześniej, do której będziemy spali dzisiaj. Chcieliśmy spać 10 gdzieś bliżej wyjścia, ale w tej sali jest zasięg internetu, więc perspektywa taka, że będziemy mogli sobie puścić coś z YouTube'a wieczorem na przykład. A może nawet uda się coś nagrać jakimś live'em i tak dalej, no to jest naprawdę bardzo fajna perspektywa. Także będziemy to chcieli sprawdzić. My w tym momencie ogarniamy sprzęt, zostawiamy tu nasze plecaki. No i co? Jesteśmy skazani sami na siebie po 4 dniach przygotowywania. W końcu nadszedł ten czas, że mamy tutaj te swoje 24 godziny tylko dla nas. Już mniej niż 24. No i mam nadzieję, że dam radę. Na pewno wyjście stąd, te 3 km do wyjścia, to już będzie po prostu wyrywanie się z tych podziemi, bo po prostu jesteśmy już strasznie zmęczeni, poobijani, przemoczeni i w ogóle wszystko jest brudne, śmierdzące. Mam tą mokrą kurtkę, która mi w tym parku zmarzła tutaj i ona jest cały czas mokra. Także jak ją na siebie założę, to po prostu będzie straszna kicha i śmierdzące i w ogóle. No ale kogo to obchodzi? Nasza ślepa odnoga zostaje za nami. Plecak mamy spakowany, wodery, baterie, orzechy, wody. Wszystko co potrzeba. No i co? I lecimy. Teraz zabierzemy Was do pokoju, w którym spędziliśmy ostatnią noc. Może nawet uda nam się znaleźć tam zasięg internetu. Niestety cały czas muszę się posiłkować jeszcze mapami. Zresztą zobaczcie, to z daleka przecież tego się nie da ogarnąć bez mapy. Anschluss, cyk, cyk. Wyszliśmy tutaj. Tutaj odnogi tutaj, to było tam, teraz możemy iść tu, idziemy tu, no tak jak myślałem. Wolę się zawsze upewnić, bo później pójdziemy, nie wiem, 3 zakręty za daleko i będę 5 minut ogarniał, gdzie jesteśmy znowu. Więc wolę poświęcić 30 sekund na sprawdzenie teraz, czy chcę iść dobrze, niż za 10 minut, 5 minut na to, żeby wrócić do tego miejsca, w którym jestem teraz. Jeżeli właśnie sobie myślisz, ale kozak, jak on się tam nie gubi, to informuję, że jak wychodziliśmy tędy z katafilami, to ten odcinek zajął nam dosłownie kilka minut. Kiedy wracaliśmy już sami, około 20 minut szukaliśmy odnogi prowadzącej do naszych toreb. Teraz właśnie widzisz, jak w tym iście pechowym miejscu gubię się, a w sumie nas obu po raz kolejny. Na szczęście, dzięki nowoczesnej technologii, nałożyłem moją trasę na mapę, żeby raz na zawsze określić, czy jest tam błąd, czy ja się po prostu ze zmęczenia pomyliłem. Jak widzisz, wszystko szło idealnie aż do tego miejsca, kiedy to pomyliłem ostatni zakręt i wraz z Jose zmarnowaliśmy kolejne 20 minut ogarniając, gdzie jesteśmy. Musiałem być wtedy naprawdę zmęczony, bo w tym samym miejscu mieliśmy się jeszcze dzisiaj zgubić 2 razy. Ale nie wyprzedzajmy faktów, bo w końcu, po prawie pół godzinie szukania, trafiliśmy do pokoju z dostępem do internetu. Wcale nie było to łatwo tak trafić, mimo że byliśmy za 350 metrów czy tam 150 metrów od tego miejsca, w którym tu byliśmy. No, kolejny dowód na to, że katakumby nawet po 4 dniach spędzonych w ich wnętrzu wcale nie są takie łatwe, jak mogłoby się tu wydawać, dlatego cały czas trzeba po prostu na siebie uważać. Telefon nie jest, dobra, nic nie zgubiłem. No, zapraszam do naszego pokoju. Opa!
Jak się trzymasz, Jose, w ogóle? Po 4 dniach? Trzymam się dobrze. Jestem brudny jak cholera, ale trzymam się dobrze. Twoja największa potrzeba teraz? Umyć się. Umyć się. No, mam dokładnie to samo. Jose już tak nie za bardzo chciał zostawać tą piątą noc, ale generalnie... Przekonał mnie zasięg. Przekonał to zasięg i internet w pokoju, w którym śpimy 30 metrów pod ziemią. Zresztą zobaczcie, co będziemy padać. Tak wygląda nasz pokój. Fajne rzeźby. Nisze do spania. Spaliśmy tutaj w 5 osób. Jeden hamak tu, drugi tu, trzeci tu, czwarty gdzieś tutaj i piąty tam, gdzie stał właśnie tutaj spał Jose w tej wnęce. Zobaczcie, jaka fajna nora. Mówi, że trochę zarobaczona, ale generalnie było spoko i się wyspał. Także jak się wyspał, to jest chyba najważniejsze. Na tył był stół. A to jest właśnie drabinka, przy której istnieje całkiem spora szansa, że uda nam się złapać zasięg jakiś. O, już traciłem zasięg. No i prawdopodobnie go nie odzyskam. Oczywiście jest też alternatywa taka. Jest też alternatywa taka, że wejdę do góry i zobaczę, czy tam będzie lepszy zasięg. I może będzie, to chyba nie jest taki głupi pomysł. Tam zahaczę się łokciem o ten. Oto i będę mógł się z tym chwilę pobawić. Zobaczymy. Oj, kurde. W ogóle ciuchy, wszystkie ciuchy się na mnie po prostu rozwalają i drą. Nie wiem, czy te spodnie będę oddawał do życia, mimo że to moje ulubione, bo po prostu tu se złapałem trytką, też puściła. Ta bluza też mi się rozwala, rozrywa wszędzie już i w ogóle. Także nie wiem, jak to w ogóle będzie z tymi ciuchami. Na szczęście mam ciuchy jakieś tam na zmianę. Mało, ale mam. Nie wiem, jesteśmy już strasznie zmęczeni. Generalnie prawdopodobnie mieszam wątki i w ogóle. Ale musicie wybaczyć po 4. Inaczej, powiem tak, ludzie, którzy tutaj z nami byli, oni chodzą tutaj już od 12 lat i żaden z nich jeszcze nigdy nie spędził 5 dni i 5 nocy pod ziemią. A myśmy to zrobili za pierwszym razem, także naprawdę zyskaliśmy naprawdę spory szacunek od ludzi, którzy tutaj chodzą, ludzi spod ulicy, o. Dobra, pakuję się do góry. Mam mikrofon włączony, więc powinniście słyszeć, co będę mówił. To jest znacznie wyżej, niż mi się wydawało z dołu. Wszystko mokre, śliskie, ale drabinka mocna. O, szyb się zwężył, można się zaprzeć plecami? Można. No to dobra. Chciałem wrzucić jakieś zdjęcie na Facebooka. O, mam roaming, jest. Mam 3 kreski. Coś pomiędzy 3 a 4 kreskami. O, popatrz, to jest fajny moment, bo w tym momencie dostałem zaproszenie do znajomych od Lasiora z Joe Monstera, nie? Spoko opcja, nie? Podejrzewam, że z naszego YouTube party, które celowaliśmy tam na dole, też raczej będą nici, chyba że jego telefon od Jose łapie lepszy zasięg. Ja w każdym razie nie będę tu siedział w nieskończoność, tryb samolotowy z powrotem i lecę na dół. Chcę jeszcze dzisiaj pokazać całkiem sporo miejsc, a nie tylko miejsce, w którym śpimy. Pokój nasz widzieliście, tu będziemy spali, także rozkładanie hamaków czy coś, jeżeli nikt nas nie odwiedzi, a odwiedzali nas ludzie bardzo często, wczoraj byliśmy w takiej sali przy korytarzu głównym, to po prostu co pół godziny ktoś przychodził. I naprawdę poznałem tutaj dziesiątki osób, bo setki to może nie. To jest bardziej na uboczu, więc nie sądzę, żeby tutaj były jakieś ruchy, więc po prostu nagram to jeszcze później. A my teraz idziemy dalej. I teraz zabiorę Was do fontanny, do miejsca, które jest jednym z najstarszych miejsc w całych katakumbach. Także zapraszam. W tej fontannie spędziliśmy dzisiaj, nie wiem, dobre 2 godzinki, bawiąc się zdjęciami, malując światłem i tak dalej, bo był z nami bardzo dobry fotograf. I tak to właśnie tu wygląda. Miejsce jest naprawdę urocze. To, co tu widzicie, zostało zbudowane w 68 roku, czyli no, prawie 100 lat po rozpoczęciu przebudowy tych wszystkich katakomb. I tu jest ta fontanna, woda się zbiera, tu możemy sobie umyć ręce na przykład i tak dalej. Po czym ona sobie spływa tym otworkiem. I tutaj do studni, która ma kilka metrów głębokości. W tym odcinku zobaczyliście miejsce, gdzie śpimy. Ja już nawet w sumie nie pamiętam, jak się skończył poprzedni.
ten jak wychodziłem tam z podziemi, naprawdę mam wrażenie, że ja to zszedłem jakieś 2 tygodnie temu, czas leci tutaj zupełnie inaczej. W następnym odcinku zabiorę Cię do położonego nieopodal niemieckiego bunkra. Po nim zostanie nam już tylko epilog i zakończenie najdłuższej serii na tym kanale. I bardzo dobrze, nie samymi katakumbami człowiek żyje, a ja mam już trochę dość tego tematu. Najwyższy czas na półroczną przerwę, bo do katakumb wracam dopiero za 6 miesięcy. A zdecydowanie wcześniej, po 25 stycznia, po raz trzeci lecę do Izraela nagrywać dla Ciebie kolejne odcinki. Zarówno z tamtejszych jaskiń, jak i ze wzgórz Golan, gdzie będę eksplorował opuszczone czołgi i forty syryjskie z okresu wojny 6-dniowej. Ale to dopiero będzie. Ja tymczasem zabieram się do montażu kolejnego, 13 odcinka. Do zobaczenia. Cześć!